jeżeli chcesz się skutecznie i szybko i z przyjemnością nauczyć czegoś nowego, rób to codziennie, o tej samej porze, przez ściśle określoną ilość czasu i nigdy nie pytaj siebie, czy masz na to ochotę. To nie ty nie masz na to ochoty, tylko twój mózg się do tego zniechęca, bo twój mózg chce uchronić się przed niepotrzebną utratą energii. Musisz być mądrzejszy i musisz udowodnić swojemu mózgowi, że to jest dla ciebie tak ważne, że nalegasz na to i codziennie to robisz, niezależnie od tego, co ci mózg podpowiada, niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie. I po kilku dniach, po tygodniu, może dwóch tygodniach, twój mózg całkowicie podporządkuje się tobie i będzie za tobą podążał. I nie będziesz już musiał przekonywać siebie i swojego mózgu, że jednak zróbmy to, mimo że nie mamy na to ochoty, dlatego że twój mózg po prostu przyjmie to jako coś, co jest częścią twojego życia, co jest naturalnym elementem codzienności i sam będzie cię do tego zachęcał. Mamy w sobie nieustanną walkę pomiędzy tym, co powinno zostać zrobione, czyli dążeniem do rozwoju, a chęcią odpoczywania i oszczędzania energii. I jest to starodawny mechanizm wbudowany w nas przez naturę. Głównym zadaniem mózgu jest poznawanie i przewidywanie tego, co może się zdarzyć, oraz oszczędzanie energii. Gdybyśmy nie oszczędzali energii na myślenie, które zużywa 20% całej energii, którą mamy jako człowiek, do wszystkich bardzo ważnych życiowych mechanizmów, które się w nas dzieją w każdej sekundzie, gdyby mózg nie był specjalnie zaprojektowany z taką opcją, żeby tam, gdzie to możliwe, oszczędzać energię, to bardzo szybko po prostu wyczerpalibyśmy się jak bateryjki. Dlatego mózg zmusza nas czasami do tego, żeby porzucić jakąś czynność, dlatego że z jego punktu widzenia, jeżeli coś nie jest konieczne, to lepiej tego nie robić, dlatego że może się zdarzyć za chwilę taki czas, kiedy będzie potrzebna energia, którą w sobie mamy. Więc lepiej nie robić rzeczy, które nie są konieczne do przetrwania. Na przykład nauka języka obcego nie jest konieczna do przetrwania. Konieczne do przetrwania jest jedzenie, picie, spanie oraz przedłużanie gatunku. Z punktu widzenia mózgu oczywiście, z punktu widzenia takiej wbudowanej w nas czystej biologii. Ale oprócz mózgu, czyli tej takiej czysto biologicznej, fizjologicznej części, która znajduje się tutaj w totalnej ciemności w czaszce, mamy też umysł. I umysł tym różni się od mózgu, że potrafi obejść te czysto biologiczne wskazówki, które w sobie nosimy, i potrafi zrobić coś więcej. To, że jesteśmy ludźmi jako ludzkość, to, że mamy domy, to, że mamy aparaty fotograficzne i kamery, to, że mamy miasta i drogi, zawdzięczamy nie tylko mózgowi, ale umysłowi i temu, że byliśmy w stanie podjąć wysiłek wykraczający ponad normalne zużycie energii i zrobić coś więcej. I to jest bardzo ważne nie tylko w kontekście ludzkości, przetrwania i naszej cywilizacji, ale w kontekście codziennym. Dlatego, że jeżeli chcesz nauczyć się jakiejś nowej umiejętności, na przykład chcesz się nauczyć grać na jakimś instrumencie, albo chcesz się nauczyć mówić po angielsku, albo po francusku, albo w innym języku, jeżeli chcesz nauczyć się matematyki, fizyki, chemii, czegoś, co jest nowe i czego jeszcze nie znasz, to mózg musi włożyć w to większy wysiłek i na początku, kiedy wpadasz na pomysł, że bardzo chciałbyś się tego nauczyć i czujesz się
cały podekscytowany tym, że to będzie coś nowego, że to będzie coś ciekawego, że to wzbogaci Twoje życie, to wtedy wydziela się więcej neuroprzekaźnika, który nazywa się dopamina i jeszcze podkręca tę motywację i wtedy czujesz się zmobilizowany i mówisz sobie, no oczywiście będę się uczył codziennie, tak długo, aż się nauczę. I tydzień później patrzysz, a gitara stoi w kącie i od kilku dni w ogóle nawet zapomniałeś, że ona tam jest, mimo że wcześniej obiecywałeś sobie, że będziesz grał codziennie. Więc wiedząc o tym, że mózg będzie raczej starał się zniechęcać nas do wszystkich czynności, które nie są konieczne do przetrwania, a wymagają wysiłku, a uczenie się czegoś nowego wymaga wysiłku, dlatego że uczenie się czegoś nowego jest tworzeniem nowych połączeń komórek nerwowych w mózgu. Wymaga wysiłku, dlatego że komórki nerwowe przesyłają impulsy elektryczne. To wymaga wysiłku. Mało tego, że przesyłają, to jeszcze łączą się w rozgałęzienia. Jedna komórka nerwowa może się połączyć z 10 tysiącami innych komórek nerwowych po to, żeby przekazać informacje, odebrać informacje, stworzyć pewne miejsce w mózgu, które będzie zajmowało się pewną nową czynnością. Pamiętam, były takie badania, badano chyba londyńskich taksówkarzy, żeby sprawdzić, czy ich mózg jest inny, dlatego że londyńscy taksówkarze muszą pamiętać mapę całego miasta, a Londyn jest ogromnym miastem, więc nauczenie się położenia i nazw wszystkich ulic wymaga rozbudowanej pamięci, i to bardzo konkretnej pamięci. I pamiętam, że sprawdzano, czy mózgi londyńskich taksówkarzy różnią się od mózgów innych ludzi i okazało się tak, że mają wyspecjalizowaną część mózgu, tam gdzie mieści się pamięć i tam gdzie mieści się wyobraźnia przestrzenna, ponieważ wprowadzali do mózgu bardzo dużo nowych informacji podobnego typu, mózg tworzy takie specjalizacje. Jest bardzo plastyczny, może się zmieniać przez całe życie. Niezależnie od tego, ile masz lat, zawsze mózg jest plastyczny i jeżeli tylko wytrwasz w swoim postanowieniu i nie ulegniesz tym ograniczeniom, które mózg będzie ci podsuwał, tylko jeżeli użyjesz swojego umysłu, który będzie panował nad tym, co podpowiada mózg, to wtedy uda ci się stworzyć, wypracować taką część mózgu, która będzie wyspecjalizowana w danej umiejętności. Więc jeżeli na przykład uczysz się grać na gitarze, to na początku oczywiście będzie ci trudno, dlatego że to jest zupełnie nowa umiejętność. Trzeba zgrać synchronizację palców, że jedne palce naciskają struny, a inne palce poruszają tymi strunami. Trzeba zapamiętać położenie palców na strunach, więc na początku pierwszego dnia, drugiego i trzeciego to jest bardzo ciekawe i intrygujące i fascynujące, bo jest nowe, ale po kilku dniach trzeba po prostu ćwiczyć i trzeba powtarzać te same ruchy. I palce zaczynają boleć i wtedy mózg mówi, nie, to już zostawmy to. Znaczy, nie mówi ci tego w taki sposób, tylko napełnia cię takim uczuciem zniechęcenia. Ale czym jest uczucie zniechęcenia, jak nie namawianiem do tego, żebyś to porzucił? Więc wtedy musisz pamiętać o tym, mózg będzie cię zniechęcał, będzie się bronił przed wysiłkiem i wtedy musisz użyć swojego umysłu, żeby powtarzać te wybraną przez siebie nową czynność codziennie, najlepiej o tej samej porze, przez pewien określony, ograniczony czas. Nie przez kilka godzin, tylko na przykład przez 15 minut. Dlatego, że wtedy twój mózg, który, jak powiedziałam, bardzo łatwo i szybko się uczy i jest bardzo plastyczny, elastyczny, szybko się dostosowuje, i wtedy twój mózg powie, aha,
To jest coś, czego nie da się uniknąć. To dzieje się niezależnie od tego, czy mam na to ochotę, czy nie. Więc stworzę specjalne, wyspecjalizowane komórki, stworzę specjalne takie miejsce z wyspecjalizowanymi komórkami, które się będzie zajmowało tylko tym. I wtedy nauka jest coraz łatwiejsza, dlatego że mózg już nie stawia oporu, a wprost przeciwnie, wspomaga cię w budowaniu tej nowej umiejętności, która ma swój odpowiednik gdzieś w mózgu. Więc żeby nie ulec zniechęceniu i żeby skutecznie nauczyć się tego, czego chcesz się nauczyć, nie pytaj siebie, czy masz na to ochotę, tylko po prostu to zrób. I to znaczy, jeszcze może powinnam dodać, ale mówiłam już o tym kiedyś. Ja to odkryłam, kiedy miałam 18 lat, może mniej, chyba miałam nawet 16, dlatego że wtedy uczyłam się języka włoskiego i mogłam to robić tylko wtedy, mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami i mogłam to robić tylko wtedy, kiedy wszyscy poszli spać, czyli wieczorem. I codziennie wieczorem szłam z podręcznikiem i zeszytem języka włoskiego, już po 22, kiedy moi rodzice i moja siostra poszli spać. I zamykałam drzwi od kuchni, siadałam przy kuchennym stole, otwierałam podręcznik i zeszyt. I ponieważ robiłam to codziennie o tej samej porze, pewnego dnia zauważyłam, że kiedy idę do kuchni, to w mózgu zaczynają mi się wyświetlać włoskie słowa, których nauczyłam się wczoraj. I wtedy zrozumiałam, że mózg się uczy i mózg dostosowuje się do tego, co jest do zrobienia. Ponieważ robię to codziennie, mózg instynktownie, automatycznie dostosował swoje funkcjonowanie do tego, co jest mi potrzebne. W pewien sposób narzuciłam mojemu mózgowi to, w jaki sposób funkcjonuje o określonej godzinie, określonej porze dnia. I mój mózg idealnie się do tego dostosował. Podam jeszcze jeden przykład, bardzo niesamowity. Co roku od 30 lat jadę do dżungli amazońskiej, jadę do Ameryki Południowej i robię to zawsze pod koniec października, w listopadzie. I zauważyłam to kilka lat temu. Kiedy jestem w Ameryce Południowej, to mówię oczywiście tylko po hiszpańsku. Jestem tam przez miesiąc albo dwa miesiące, więc wtedy hiszpański staje się jedynym oczywistym, naturalnym językiem, którym się porozumiewam. I im dłużej tam jestem, tym łatwiej mi to przychodzi i myślę po hiszpańsku. W zeszłym roku nawet zaczęłam pisać wiersze po hiszpańsku, będąc w Ameryce Południowej. I kilka lat temu zauważyłam, że we wrześniu, w październiku, kiedy zaczynam się szykować do wyprawy, znaczy jeszcze się nie pakuję, ale wiem, że za 2-3 tygodnie będę w Ameryce Południowej, mój mózg przestawia się na hiszpański. I zauważyłam, że kiedy rozmawiałam z Denem, moim partnerem, kiedy rozmawialiśmy i zawsze rozmawiamy po angielsku, bo nie z Amerykaninem, i w zeszłym roku, w październiku, wiedząc o tym, że za 2 tygodnie będę już w Ameryce Południowej, rozmawiamy i ja nagle zaczęłam do niego mówić po hiszpańsku. Nie dlatego, że chciałam, tylko dlatego, że mój mózg przestawił się na hiszpański. I zamiast... On nie zna hiszpańskiego, więc mówienie do niego po hiszpańsku nie miało wielkiego sensu, ale mój mózg wiedział, że to jest czas, kiedy ja będę używała hiszpańskiego i już się do tego szykował i po prostu był cały w gotowości. Uruchamiał tę część mózgu, w którym znajduje się zdolność do mówienia i rozumienia, porozumiewania się po hiszpańsku i ta część mózgu wtedy przykryła inne części mózgu, te, które odpowiadają za porozumiewanie się po angielsku i po polsku. Więc mózg się uczy, mózg jest elastyczny. I żeby zapanować nad tym, w jaki sposób mózg się zachowuje, i w jaki sposób jest gotów i do jakiego stopnia jest gotów absorbować wiedzę, trzeba użyć swojego umysłu. Czyli jeżeli chcesz nauczyć się grać na gitarze, jeżeli chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego,
Jeżeli chcesz nauczyć się kaligrafii, jeżeli chcesz nauczyć się tańca, jeżeli chcesz nauczyć się jakiejkolwiek innej, na przykład gry w tenisa, jakiejkolwiek innej umiejętności, która jest dla Ciebie nowa i która jest trudna, to rób to codziennie o tej samej porze przez 15 minut. Kiedy Twój mózg wie, że to będzie tylko 15 minut, a nie 2 godziny, co będzie nadmiernym obciążeniem. Jeżeli zrobisz to przez 2 godziny, to następnego dnia Twój mózg będzie tak mocno protestował, że zupełnie zniechęci Cię do podjęcia działania, dlatego że 2 godziny to jest zużycie z tak dużej ilości energii, że nie może sobie na to pozwolić. Ale jeżeli będziesz to robić przez 15 lub 20 minut, pół godziny codziennie, to Twój mózg uzna, że to nie jest wielkie zagrożenie i wie, codziennie, kiedy zaczynasz się tym zajmować, wie, że jeżeli przyjmiemy, że będziesz to robił przez pół godziny, to wie, że jest to pewna czynność wymagająca bardzo dużego wysiłku oraz zużywająca dużo energii, ale jest to coś, co jest krótkotrwałe, więc jest początek i jest koniec i potem można się zajmować już innymi rzeczami. I wtedy mózg będzie chętniej z Tobą współpracował. Codziennie, dlatego że wtedy łatwiej mózg przystosuje się do nowego obowiązku, do wzmacniania nowych połączeń synaptycznych, do budowania tego nowego przebiegu informacji, budowania tej nowej części mózgu, która będzie odpowiedzialna za tę czynność. I zawsze o tej samej porze, dlatego że wtedy też Twój mózg przyzwyczai się do tego i zobaczysz, że jeżeli będziesz to robić przez tydzień, półtora tygodnia, dwa tygodnie, to zobaczysz, że kiedy przychodzi pora, o której zwykle tym się zajmujesz, to zobaczysz, że Twój mózg już będzie gotowy. Nie będziesz musiał po pewnym czasie przekonywać swojego mózgu, że wprawdzie to jest wysiłek, ale jednak to zróbmy, tylko Twój mózg będzie gotowy. On będzie mówił, teraz jest na to czas, zróbmy to. I to Ci znakomicie ułatwi przyswajanie każdej umiejętności, uczenie się czegoś nowego, a uczenie się czegoś nowego jest zawsze trudne. Więc jeszcze raz powiem, jeżeli chcesz się skutecznie i szybko i z przyjemnością nauczyć czegoś nowego, rób to codziennie, o tej samej porze, przez ściśle określoną ilość czasu, na przykład przez pół godziny. I nigdy nie pytaj siebie, czy masz na to ochotę. Jeżeli to jest coś, co robisz o tej samej porze i codziennie, to niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie, po prostu to zrób. Dlatego, że to nie Ty nie masz na to ochoty, tylko Twój mózg Cię do tego zniechęca, bo Twój mózg chce uchronić się przed niepotrzebną utratą energii. Musisz być mądrzejszy i musisz udowodnić swojemu mózgowi, że to jest dla Ciebie ważne, że to jest tak ważne, że nalegasz na to i codziennie to robisz, niezależnie od tego, co Ci mózg podpowiada, niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie. I po kilku dniach, po tygodniu, może dwóch tygodniach, Twój mózg całkowicie podporządkuje się Tobie i będzie za Tobą podążał. I nie będziesz już musiał przekonywać siebie i swojego mózgu, że jednak zróbmy to, mimo że nie mamy na to ochoty, dlatego że Twój mózg po prostu przyjmie to jako coś, co jest częścią Twojego życia, co jest naturalnym elementem codzienności i sam będzie Cię do tego zachęcał. Powodzenia!